Od tego dnia naszym państwem będziemy rządzić w oparciu o nową wizję kraju. Od tego dnia Ameryka będzie na pierwszym miejscu. Po pierwsze Ameryka. America first. Donald John Trump, 45. prezydent Stanów Zjednoczonych, w chwili obejmowania rządów miał 70 lat, 7 miesięcy i 7 dni i stał się tym samym najstarszym prezydentem w historii USA. Już wówczas wiadomo było, że jego rządy staną się wyjątkowe, nie tylko pod tym względem. Trump już podczas kampanii naraził się liberalnym amerykańskim elitom i mediom. Nic dziwnego, że ma wyjątkowo duży elektorat negatywny. Pomimo to prezydent konsekwentnie realizuje swój program wyborczy i podejmuje szereg kluczowych decyzji dla Ameryki i świata. Jednym z priorytetów nowego rządu stała się walka z tak zwanym państwem islamskim oraz powstrzymanie potencjalnych niebezpieczeństw ze strony takich agresorów jak Rosja, Iran czy Korea Północna. Korea Północna niech lepiej nie grozi Stanom Zjednoczonym. W przeciwnym wypadku doświadczą takiego ognia i takiej wściekłości, jakiej świat jeszcze nie widział. Trump ograniczył również napływ nielegalnych imigrantów zza południowej granicy. Na granicy z Meksykiem budowany jest mur. Prezydent doprowadził też do przyjęcia przepisów potwierdzonych ostatecznie przez amerykański Sąd Najwyższy, które blokują napływ imigrantów z 7 krajów islamskich, tworzących największe zagrożenie terrorystyczne. To jest ochrona narodu przed zagranicznymi terrorystami wkraczającymi do Stanów Zjednoczonych. Wszyscy wiemy, co to oznacza. Ochrona narodu przed zagranicznymi terrorystami wkraczającymi do Stanów Zjednoczonych to wielka sprawa. Polityka, którą uprawia Donald Trump, stanowi całkowity odwrót od tej, którą prowadził Barack Obama. Trump unieważnił szereg inicjatyw genderowych ustanowionych przez swego poprzednika, do których należy m.in. eliminacja osób transseksualnych z armii. Obecny szef USA w znaczący sposób ograniczył również skutki ustawy zdrowotnej, tak zwanej Obamacare. Mamy kwestię związaną z opieką zdrowotną, o której możecie sporo usłyszeć w ostatnim czasie. Wierzę, że Obamacare wkrótce zniknie. Obamacare jest katastrofą. Nie żyje. W pierwszym roku prezydentury Trump spełnił też kluczową obietnicę wyborczą. W grudniu Kongres uchwalił największą od ponad 30 lat obniżkę podatków. Jest to największa, jak twierdzę, z całą pewnością największa obniżka podatków w historii naszego kraju oraz reforma podatkowa. To wyjątkowa sprawa. Trump nie bał się też decyzji o uznaniu Jerozolimy stolicą Izraela. Postanowiłem, że to najwyższy czas, aby oficjalnie uznać Jerozolimę za stolicę Izraela. Zdaniem komentatorów, prezydentura Donalda Trumpa stanowi zdecydowany przełom w globalnej polityce i otwiera historyczne możliwości w relacjach polsko-amerykańskich. Donald Trump, i to powinniśmy się jako Polacy z tego cieszyć, powtarza drogę prezydentury Ronalda Reagana. Zresztą nie ukrywa, że Ronald Reagan jest dla niego pewnym ideałem. W podobnym wieku osiągnęli urząd prezydencki. Jest to wielkie szczęście, tak powiem, dla całego świata, dla Stanów Zjednoczonych i dla Polski, ponieważ Donald Trump umocnił dominację Stanów Zjednoczonych, militarnie bardzo wzmocnił Stany Zjednoczone, co wynika z tego, że był człowiekiem, jak go nazwano, Pentagonu. Oczywiście Trump jest ekscentrycznym prezydentem, jak na stosunki amerykańskie, ale być może tego Amerykanie w tej chwili potrzebują, kogoś bardziej oryginalnego, odchodzącego od szablonów. No, mieliśmy do czynienia z przełomowymi decyzjami, jeśli chodzi o NATO i również Amerykanów. Niektóre były podjęte jeszcze za prezydentury Obamy, ale konsekwentnie są realizowane i to w zwiększonej formie już teraz. No, chodzi o tę stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Make America great again. We will make America great again.